Dobry wieczór Państwu. Jesteśmy przed kupikarium moim numer 1. Tutaj, gdzie już mam przychówek. Te starsze gupiczki mają już około 1,5 cm. Z pierwszego lęgu. Te młodsze gdzieś około centymetra, tak jak tutaj widać. Większe, mniejsze. Podejrzewam, że jest ich gdzieś już około 30 sztuk. Z tych dwóch lęgów. Te pierwsze już takie naprawdę sporawe są. Mówię, tak około 1,5 cm. I chyba było około 15. Może więcej, nie wiem. Tych też jest dosyć sporo. Też tak liczę, że około 30 sztuk jest z tych dwóch lęgów. No i kolejne samiczki też są już kotne. O, tak jak tam na przykład. Tam jest samica kotna, będą się kociły następne. Tam jest też takie, przynajmniej 3 albo 4 są jeszcze do wykotu. A maluszki, tak jak mówię. Są. Rosną ładnie. Co wieczór dostają żywy pokarm. Rozwielitkę i może tam jest też trochę cyklopa, nie wiem. Jeszcze nawet widać, że ten żywy pokarm się tam porusza w wodzie. Także ładnie się dzieje. Chyba największe u góry pływa. Teraz przejdziemy do tych drugich. Te od pana Tomasza też się fajnie zaklimatyzowały. Też jeszcze żywy pokarm pływa. Śliczne rybeczki. Tak jak wcześniej mówiłem, są tutaj 4 samiczki. Już też samiczki zaczynają nabierać. Te brzuszki. Za jakiś czas, 2-3 tygodnie, może pierwsze młode będą. Na tym żywym pokarmie robię szybko okrąglutkie. Bardzo polecam, tak jak jedne od pana Miłosza, takie od pana Tomasza, naprawdę takie śliczne. Żadnych zgonów, bo wyżej sobie gdzieś wyskoczyły. Maluszki też się ładnie odchowują. No tu praktycznie prawie jeden sam nie widzę jeszcze tu. Ale są wszystkie samiczki tutaj, same gdzieś tam sobie na pewno krąży jeszcze. A tam z tyłu gdzieś tam jest ten trzeci. Samczyki jak ogniki wyglądają. I to byłoby tyle z dzisiejszej relacji z mojego kupikarium. Z moich kupikariów, a może tak. Wszystkich serdecznie Państwa pozdrawiam i życzę miłego wieczoru.